imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj czcimy ich jako błogosławionych Kościoła, ale tu w tym miejscu uczyli się ofiary i służby od świętego Franciszka, świętego Antoniego, od świętego Maksymiliana, czerpiąc bogato z całej franciszkańskiej tradycji. To tutaj nauczyli się, że pasterz zostaje do końca przy swoich owcach. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się w tej franciszkańskiej bazylice we wspomnienie liturgiczne błogosławionych ojców Zbigniewa i Michała, męczenników z Pagliacotto. W naszej mszy świętej przewodniczy ojciec Stanisław Olbrycht, wieloletni misjonarz franciszkański w Ameryce Łacińskiej, który w ostatnich latach pracuje w miejscu męczeńskiej śmierci i posługi naszych błogosławionych. On również wygłosi do nas Słowo Boże. W osobie ojca wikariusza naszej prowincji Mariusza witam wszystkich kapłanów zgromadzonych na tej uroczystości, wszystkich braci zakonnych. Jest mi niezmiernie miło, że razem z nami modlą się krewicy drugiego roku metropolitalnego wyższego seminarium duchownego w Krakowie ze swoim wychowawcą. Patronują w sposób szczególny nasi błogosławieni, dlatego dzisiaj są tutaj z nami. Otoczmy ich także naszą modlitwą. Witam również klerków naszego seminarium. To oni są na tej drodze teraz, na której byli przedtem Zbigniew i Michał. I z pewnością te dwie postacie są dla nich wzorem i szczególnymi opiekunami w tej kleryckiej drodze. Witam siostry zakonne i was, bracia i siostry, wszystkich zgromadzonych na tej naszej franciszkańskiej uroczystości. Drodzy w Chrystusie, Panu, bracia i siostry, każdy wierzący, jeśli chce być wierny Ewangelii, może być powołany do dania najwyższego świadectwa wiary, jakim jest męczeństwo. A już częściej misjonarz staje w konieczności dania życia dla Jezusa. Ten, który doświadcza codziennie Jego niezmierzonej miłości. Ten, który idzie z Nim, cierpi, niesie krzyż, aby inni Go pokochali. Przez cierpienie będzie mówił innym o Bogu. Gdyż przepowiadanemu słowu niekiedy pojawia się konieczność dania życia dla Chrystusa, aby w ten sposób uwiarygodnić przepowiadane orędzie. I w ten sposób Jego męczeństwo staje się uroczystym przepowiadaniem,
i posługą i Synem. Dane statystyczne, które do nas docierają, nam mówią, że na świecie co 3 minuty oddaje życie za wiarę chrześcijanom. Co 3 minuty. I my wiemy, że te ofiary, te przykłady przeogromnej wiary w Chrystusa, te świadectwa nie idą na marne. Gdyż krew męczeńska jest posiewem nowych chrześcijan. I do tej rzeczy niezwykłych świadków Chrystusa dołączyli nasi współbracia dzisiaj błogosławieni Michał i Zbigniew. Dar naszej prowincji krakowskiej, franciszkańskiej, która nic nie skąpiła Pana, dała to najlepsze, co miała. I to zostało potwierdzone ich osobistą ofiarą. Ich osobistą ofiarą. Jestem przekonany, że przed wyjazdem na misję Pan zapytał każdego z nich, czy go miłuje. I odpowiedź była jasna. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Paś moje baranki. Nie tylko w Polsce, w kraju, ale i za granicą. Zostanie Ci powierzona jedna trzoda o lud Boży, zgromadzenie dzieci Bożych tam w dalekich Andach. Proszę o mnie, abym coś powiedział już nie z życiorysu, już nie z samego momentu ich ofiary, ich śmierci męczeńskiej, ale co było dalej. Czy rzeczywiście ich krew jest posiewem nowych chrześcijan na tamtejszej ziemi? I rzeczywiście, czy miejscowy kościół lokalny, partykularny w Peru otrzymał moc, nową moc? O tym mówią nam biskupi konferencji episkopatu z Peru. Tak, otrzymał nową moc. Oni są pierwszymi męczennikami dla kościoła peruwiańskiego, który ma swoich świętych, jak święta Róża z Limy, Martin de Porres, San Francisco z Senami i inni, ale nie miał męczenników.
My wiemy, co znaczą relikwie naszych polskich męczenników, którym oddajemy hołd, cześć, dziękując Bogu za dar ich ofiary dla dobra naszego Kościoła w Polsce. Po ich pogrzebie w Peru, w misji, pozostało dwóch ojców, jeden brat zakonny, na dwa domy, na dwa klasztory, jeden w Limie, drugi w Paniakowie. Przeciwnicy Kościoła, naszej wiary katolickiej, nieprzyjaciele Pana Boga i ludzi, myśleli, że to już koniec misji franciszkańskiej w Paniakowie. Nawet przyszli do nas z propozycją, abyśmy im odstąpili zabudowania parafialne, bo już nam nie będą potrzebne. Niektórzy pastorzy sekt religii namawiali naszych wiernych, aby opuścili Kościół katolicki i przyłączyli się do nich, ponieważ nasz Kościół nie jest mile widziany przez Pana. Nie uchronił swoich pasterzy. Ich śmierć męczeńską podawali jako dowód na to, że ich Kościół jest lepszy. Ich Kościół jest prawdziwy. Ale moc Ducha Świętego i ta siła, którą, nowa siła, którą otrzymał Kościół Pelmiański, pozwoliły zwyciężyć te błędne opinie. Nikt nie odszedł, mimo że pojawiły się pogróżki, i oficjalnie, i na piśmie, w pierwszą rocznicę ich śmierci. Śmierć wszystkim, którzy pomagają parafii, którzy ewangelizują jako przedstawiciele Kościoła katolickiego. Wszystkim agentom pastoralnym śmierć. Nasza obecność na początku spontaniczna, bez ogłoszeń. Podtrzymywała wiarę. Świeccy odprawiali liturgię słowa w niedzielę i święto. Gdy się pojawiał kapłan bez zapowiedzi na bezpieczeństwo, dzwoniono dzwonami kościelnymi i wszyscy wiedzieli, że będzie msza. Będzie można skorzystać z posługi kapłańskiej. Sytuacja polityczna też uległa zmianie. Zostali uwięzieni przywódcy, prześladowcy Kościoła i wiary. I wtedy zdecydowaliśmy powrócić na stałe do Paniakowie. Aby jeszcze bardziej umocnić wiarę naszych wiernych, nie zostawiać ich, żeby nie czuli się jak owce bez pasterza.
żeby można było na nowo prowadzić te dzieła, które oni rozpoczęli. W czasie pogrzebu naszych ojców, jeden z biskupów, monsenior Boruciaga Suarez, oficjalnie przez jeden z kanałów telewizyjnych Peru powiedział: dziś zaczyna się upadek sendycki. I tak się stało. Ponieważ Pan ma swoje drogi, ponieważ Pan także prowadzi ewangelizację przez swojego ducha, od tamtego czasu aż do dzisiaj zostały postawione 23 kaplice. Nowe miejsca kultu i ewangelizacji. Cała nasza parafia otrzymała pomoc. Pomoc na rzecz młodzieży i dzieci. Bo gdyśmy przyszli do Pariakonu, to na całym terenie parafialnym mieliśmy tylko 4 szkoły średnie, a dziś mamy 13. W tych szkołach jest dawana lekcja religii. To też jest jedna z form oddziaływania ewangelizacyjnego. Nasze częste odwiedziny w kaplicach gromadzą ludzi na wspólną modlitwę. Ich dzieci są chrzczone. Rokrocznie. Nie jest to suma, nie jest to liczba bardzo wielka, ale około 200 dzieci przyjmuje pierwszą komunię świętą, biorąc pod uwagę całość parafii, wszystkie kaplice. A jest ich 73. Grupa młodzieży przyjmuje sakrament bierzmowania. I rokrocznie około 100 osób przyjmuje to bierzmowanie. Też nie jest to liczba fascynująca. Ale ci, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania, mogą go przyjąć. Także młode małżeństwa proszą o sakrament małżeństwa w kościele. I też mają ku temu możliwość, bo staramy się dość często odwiedzać nasze kaplice. Zdarzają się też działania nadprzyrodzone. Jakby to mówimy, cuda. Nasi misjonarze błogosławieni obydwoma rękami pracują na rzecz tych, których pozostawili w Pariakoto i w okolicy.
ksiądz Jan, profesor Uniwersytetu Katolickiego w Szymborze, a w diecezji jest odpowiedzialnym za budzenie powołań i za przygotowywanie nowego seminarium. On w dzień beatyfikacji prosił, aby nasi błogosławieni męczennicy pomogli zorganizować własne seminarium w diecezji, która już liczy wiele lat. I od 2 lat funkcjonuje seminarium. I sam biskup, Angel Francisco i Padre Jarmę wszędzie ogłaszają, że to jest dar naszych błogosławionych męczenników dla kościoła lokalnego, partykularnego w Szczynkowie. Sam przyjmowałem 5 osób, 5 pań, jak się okazało, świeckie konsagrowane. Świeckie konsagrowane, które tworzą grupę religijną zatwierdzoną przez Kościół. Nie są to w pełnym tego słowa znaczeniu zakonnicy, ale żyją jak zakonnicy, mieszkając w własnych domach, wykonując różne funkcje dla dobra społeczności. Przyjechały do Pania po to, aby spędzić jeden dzień na rozważaniu, na modlitwie, na pomocy. Ponieważ ksiądz biskup, który nimi się opiekuje, zdeklarował im, jeżeli nie rozwiążą swoich problemów wewnętrznych, zostaną rozwiązane. I nie będą grupą Kościoła katolickiego. Po kilku tygodniach przyjechały 2 autokary. Wszystkie członkinie tego zgromadzenia pani konsagrowanych przyjechały w pielgrzymce dziękczynnej, ponieważ udało im się przy pomocy światła Ducha Świętego, jak mówiły zasłanicze naszych męczenników, rozwiązać swoje problemy. Stworzyć nowy program życia na długie lata, wybrać nowy zarząd. A także i ludzie świeccy z naszych parafii. Jedna siostra zakonna przyprowadziła profesorkę z ich liceum prowadzone przez siostrę zakonną, która przyjechała raz z siostrą przełożoną, aby dać świadectwo, że, jak mówiłam, doznałam cudu, ponieważ lekarze przed miesiącami odkryli, że jestem chora na raka i sprawa jest już bardzo zaawansowana. Operacja będzie bardzo trudna, ale zdarzają się cuda. Ktoś tej pani podał obrazek z naszymi sługami Bożymi jeszcze wtedy,
aby prosiła Pana o ich wstawiennictwo, a na pewno sprawa dobrze się zakończy. Operacja się udała. Szybko wróciła do zdrowia. Komisja lekarska potwierdziła. To jest zjawisko nadprzyrodzone. To jest cud. Ale wiemy, że Kościół woli poczekać. I teraz jest taka praktyka, aby przynajmniej poczekać 10 lat, czy choroba nie wróci. Specjalna komisja, tym razem już z Włoch, ocenia ten przypadek. Jeśli decyzja będzie pozytywna, że w tym wypadku czuje się moc nadprzyrodzona w uzdrowieniu tej kobiety, będzie to jeden z cudów potrzebnych do ich kanonizacji. Te przykłady mówią, że i księża, i biskupi, którzy nas odwiedzają, a także rodziny zakonne i ludzie świeccy przywodzą z wiarą i ufnością, prosząc o wstawiennictwo naszych męczenników. Dlatego obecnie, jako że nasza misja się rozrasta, ponieważ już mamy 4 domy, potrzebna liczba kapłanów, aby można było utworzyć, jak mówi nasz ojciec, prowincję, kustodię misyjną, prowincjalną. Coś w rodzaju wiceprowincji. I nasze duszpasterstwo nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do tego duszpasterstwa parafialnego, ale także musi się otworzyć na duszpasterstwo i działalność, obsłużenie pomników, którzy przybywają. Jesteśmy zmuszeni do wybudowania domu pielgrzyma. I w tym kierunku jeden z naszych braci studiuje teologię życia wewnętrznego i poradnictwo duchowe, aby móc być na stałe w Paniakoto i służyć tym, którzy się gromadzą i będą gromadzić u grobów naszych męczenników błogosławionych Michała i Zbigniewa. Michała i Zbigniewa. Nasza prowincja ma także to wielkie wyzwanie, aby w dalszym ciągu formować nowych, dzielnych, odważnych, silnych w wierze misjonarzy. Nawet zdolnych do oddania życia za wiarę, za obcy im powierzony, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Nowych,
świętych misjonarzy. Tak jak to określił święty Franciszek słowami: męczeństwo jest wielką łaską, jest wielkim darem, ponieważ po ludzku rzecz biorąc, nikt nie jest w stanie, przelewając własną krew, dalej kochać i przebaczać. Kto nie boi się wierzyć, szczęśliwość ukrywa.